Serce samorządu to pomysł wojewódzkiego radnego Łukasza Mejzy na społecznie odpowiedzialną kampanię połączoną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Pomysł jest prosty i wiąże się ze szczytnym celem, który może sprawić, że wybory nie będą jedynie wyścigiem po urzędy, ale pokażą, że politycy poza rywalizacją komitetów wyborczych mogą też startując wspomóc potrzebujących. W tym wypadku mówimy o pomocy dla bezdomnych zwierzaków, którą postuluje jeden z lubuskich liderów bezpartyjnych. My jako młode pokolenie powinniśmy przenosić te dobre wzorce z innych dziedzin życia do polityki, między innymi z biznesu, który już od dawna jest społecznie odpowiedzialny, polityka jeszcze nie i politycy muszą się nauczyć tej społecznej odpowiedzialności. Ja jestem bardzo mocno zaangażowany zarówno społecznie, jak i charytatywnie i chciałbym, żeby każdy z kandydatów do sejmiku był i żeby ta akcja Serce Samorządu to był nasz taki dobry, mały, lubuski zwyczaj, który za chwilę może będzie pączkował na całą Polskę. Chciałbym, żeby każdy z kandydatów zakupił dla schroniska, obojętnie którego lubuskiego schroniska, 20 kg karmy i koc. Na pewno każdego kandydata na to stać, a do tego zwrócimy uwagę na bardzo ważny problem pomocy schroniskom, no, pomożemy zwierzaczkom. I do tego myślę i mocno w to wierzę, że wykształcimy bardzo dobrą lubuską tradycję. Akcja Serce Samorządu, a właściwie jej dzisiejsza pierwsza odsłona ma być kontynuowana. Jej podstawowym założeniem jest bezinteresowna pomoc, którą mogą wspierać wszyscy kandydaci w wyborach bez względu na przynależność do konkretnych komitetów. Chcemy, żeby województwu lubuskiemu po tych wyborach, po tej kampanii nie zostały tylko i wyłącznie resztki starych plakatów na ulicach i skrzynki pocztowe pełne ulotek. Myślę, że każdy z naszych widzów zna doskonale ten problem, ale chciałbym, żeby województwu zostało coś więcej. Coś więcej to na przykład pomoc dla różnych potrzebujących grup, takich jak osoby, które znajdują się w domach dziecka, takie jak osoby, które znajdują się w domach samotnej matki, czy właśnie zwierzęta, od których zaczynamy. Czy uda się namówić na podobny gest innych polityków? Tego oczywiście na dzisiaj nie wiadomo. Natomiast nie da się ukryć, że gdyby akcję wsparli wszyscy startujący w wyborach, z całą pewnością zwierzaki byłyby im wdzięczne, mimo że łapą niestety nie zagłosują.